Jest to dla mnie zawsze wielką radością, kiedy mogę tutaj być i mówić do Was ze Słowa Bożego. Tego wieczoru, jak i przez dwa kolejne, chciałbym mówić na temat prawda o proroctwie. Czytaliście takie słowo w Biblii wielokrotnie, na pewno, jak proroctwo. I jest wiele koncepcji pośród różnych grup chrześcijańskich na ten temat. Byłem pośród wielu z nich i niektórzy z nich twierdzą, że nie ma już czegoś takiego jak proroctwo, że wszystko się skończyło. Wraz z zakończeniem Pisma, i cytują tutaj z 1 Koryntian 13 rozdział, gdzie jest wspomniane, że proroctwa ustaną. To jest jedna skrajność. Drugą skrajnością są ludzie, którzy zachęcają, by mówić cokolwiek przyjdzie nam do umysłu. I to nazywają proroctwem. Tak więc mamy takie skrajności właśnie w chrześcijaństwie. Jestem przekonany, że Bóg jest bardzo smutny, a diabeł bardzo się cieszy z powodu tego zamieszania, jakie przyniósł nie tylko w tej materii, ale też w wielu innych. Aby uniknąć zamieszania i podróbek, musimy podjąć decyzję, że nasze myślenie, zrozumienie będzie oparte tylko na Słowie Bożym. Nie tylko na części Słowa Bożego, ale na całym Słowie Bożym i żadnym innym źródle zewnętrznym. Możesz powiedzieć, że tak, bardzo chętnie, jednak może to nie być takie proste. Z tego powodu, że pochodzimy z różnych tradycji, z różnych kościelnych tradycji. Zapewne są też tacy, którzy nie pochodzą z żadnych kościołów i tym pewnie będzie łatwiej przyjąć tą prawdę. Jednak ci, którzy pochodzą z pewnego podłoża chrześcijańskiego, mają już w głowach pewne nauczanie, które podświadomie przyjęli. I kiedy czytają Pismo, interpretują je w pewien właśnie sposób. Dla takich ludzi może być bardzo trudne przyjąć światło od Boga. Tak więc bardzo ważnym jest, by przychodzić z otwartym umysłem i prostym sercem. W Mateusza 11:25 Jezus powiedział: dziękuję Ci, Ojcze, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je dzieciom. Moglibyśmy mieć nawet całe studium na temat, co to znaczy, by być jak dziecko. Jezus wziął dziecko i postawił je jako przykład pokory. Ale jest jeszcze jedna rzecz odnośnie dziecka. Kiedy dziecko się rodzi, jego umysł jest pusty, wolny od wiedzy. Takie dziecko uczy się od początku, od etapu zerowego. Myślę, że jednym ze znaczeń, jakie Jezus chce nam tutaj przekazać w tym przykładzie, jest to, żebyśmy mogli przyjść z takim właśnie poziomem zerowym, z takim otwartym umysłem i mogli wyznać Panu: Panie, chcę być wolny od tych wszystkich z góry podjętych założeń na temat tego, czym jest proroctwo. I chcę być tylko pod wpływem Twojego Słowa Bożego. Tak więc nie będę Wam tutaj podawał przykładów z mojego życia, ponieważ nie jest to podstawa do wykładni prawdy. Pan Jezus powiedział w 17 rozdziale Jana: uświęć ich, Ojcze, w prawdzie Twojej, Słowo Twoje jest prawdą. Tak więc prawda o proroctwie może być odnaleziona tylko w Słowie. I kiedy przychodzimy z otwartym umysłem do Słowa, wolni od tego, co widzieliśmy dookoła lub tego, co wynieśliśmy z tradycji, wierzę, że Bóg może nam coś pokazać. Wiemy, że jest dużo podrobionych proroctw, tak samo jak podrobionych języków, uzdrowień. Wszystko, co jest cenne, jest podrabiane. Nikt nie podrabia tanich rzeczy, takich jak tektura czy gazeta. Ludzie podrabiają zazwyczaj diamenty, złoto lub banknoty. I co łączy te wszystkie trzy rzeczy? One są po prostu cenne, wartościowe. Więc
jeśli ktoś podrabia proroctwom, możesz być pewien, że oryginał jest bardzo ważny, bardzo cenny. I tutaj od tego musimy zacząć. Nie jest to temat, o którym możemy powiedzieć, że no, to nie jest takie ważne, czy to zrozumiem, czy nie zrozumiem. Ważne jest, żebym głosił ludziom i żył święte życie przed Panem. Ale gdyby to tylko o to chodziło, żebyśmy takie rzeczy czynili w naszym chrześcijańskim życiu, to myślę, że Pan napisałby Biblię na dwóch stronach lub może jeszcze dwie strony o życiu Jezusa i to wszystko. Ale jest jednak dużo więcej napisane na temat proroctwa w Starym Testamencie i w Nowym, co oznacza, że jednak Bóg chce, abyśmy coś wiedzieli na ten temat i to rozumieli. Tak więc proroctwo to wypowiadane przez Boga słowo do ludzi poprzez Jego sługi. Bóg zawsze miał pragnienie, by mówić do człowieka. Tak też już na pierwszych stronach Biblii możemy zobaczyć wyrażenia, że Bóg powiedział. Każdego dnia, kiedy Bóg stwarzał ziemię, mówił, jest napisane, że Bóg powiedział. I zauważcie, że kiedy ziemia przyjęła to Boże Słowo, coś się stało. Pojawiły się wtedy drzewa na ziemi, ptaki na niebie, ryby w morzach. I wszystko to jest napisane już na pierwszych stronach Biblii po to, by nas czegoś nauczyć, że jest ogromna moc w niesfałszowanym Słowie Boga. A proroctwo jest wypowiadaniem niesfałszowanego, nierozcieńczonego Bożego Słowa. I gdybyśmy dążyli tylko do takiego stanu, kiedy nasze słowa coraz bardziej i bardziej będą pochodzić od Boga i Słowa Bożego, a nie tylko z naszych myśli, to będzie w nich ogromna moc, która będzie zmieniała życie ludzi. Chciałbym, abyśmy teraz zwrócili się do drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich, abyśmy przyjrzeli się temu, co jest dzisiaj naszym wielkim przywilejem. W rozdziale tym widzimy apostołów mówiących na językach. I mogli wtedy zacytować werset z Izajasza, który był później użyty w pierwszym liście do Koryntian, 14 rozdziale, że przez usta obcego ludu przemówią. Ale Piotr nie zacytował tego wersetu. Czy nie jest to ciekawe, że zaczęli mówić na językach i nie użyli tego słowa, tego wersetu, który właśnie do tego mógłby się odnosić? Natomiast zamiast tego zacytowali inny wers. I kiedy przyszli do Piotra zapytać się, co to jest tutaj to, co słyszymy, bo rozumieli to we własnym języku, Piotr zacytował werset z Joela. Wyleję mojego ducha na wszelkie ciało. Takie słowa nie były rzeczywistością Starego Testamentu. W Starym Testamencie Bóg wylewał swojego ducha na poszczególnych ludzi. Jedna osoba tutaj, za 100 lat może na drugą osobę, za kolejne 200 lat może na kolejną osobę. Ale teraz Pan mówi, że Jego pragnieniem jest, by wylać swojego ducha na wszystkich ludzi. Tego samego ducha, którego wylał na Eliasza, Elizeusza, Gedeona, Dawida, dzięki któremu mogli dokonywać tych wszystkich wielkich rzeczy dla Boga. Bożym pragnieniem jest wylać tego ducha na wszelkie ciało i to jest, jesteś włączony w to i ty, i ja. Dlatego to właśnie cudownym jest żyć raczej po tym dniu Pięćdziesiątnicy niż w dniach przed Pięćdziesiątnicą. I kiedy to się dzieje, kiedy Duch Święty jest wylewany na ludzi, nie jest napisane, że będą mówić na językach. Chwała Panu za dar mówienia na językach, w którym możemy sami siebie budować. Ale werset, który cytuje tutaj Piotr, mówi, że wasi synowie i córki będą prorokować. I chciałbym bardzo, żeby ludzie byli bardziej skorzy, aby ten właśnie werset był w ich życiu wypełniony. Kiedy wyleję mojego ducha, wasi synowie i córki będą prorokować.
W Starym Testamencie niewiele kobiet prorokowało. Było ich zaledwie kilka, możemy je policzyć na palcach jednej ręki. Była to Miriam, Debora, Holda, żona Izajasza była prorokinią oraz Anna, która żyła pod Starym Przymierzem. Ale prorocy mężczyźni byli w znacznie większej liczbie wtedy. Jest mowa nawet o setkach proroków. Była wtedy ogromna dysproporcja w Starym Testamencie pomiędzy liczbą proroków a prorokiń. Ale teraz widzimy, jak to się zmienia. Wasi synowie i córki będą prorokować. Nie ma też znaczenia poziom społeczny, bo jest napisane, że na sługi moje wyleję ducha, na synów i na córki, i wszyscy prorokować będą. Oczywiście tutaj sługi rozumiemy jako słudzy Jezusa Chrystusa. To ci, którzy całkowicie poświęcili się jako słudzy dla Jezusa, którzy wzbyli się swoich praw, by być posłusznymi Jezusowi Chrystusowi. O tych Bóg mówi, że będą mi prorokować. Jezus zaczął swoją posługę na pustyni i w czasie kuszenia użył takich słów: nie będzie żył człowiek samym chlebem, ale każdym słowem, które wychodzi z ust Boga. I to jest właśnie proroctwo. Pierwsze słowa Jezusa, które odnoszą się do prorokowania. Pierwsza Księga Rodzaju, pierwszy rozdział, mówi o Bogu przemawiającym. Kiedy widzimy, jak Adam odszedł w ogrodzie Eden od Boga, Bóg poszukał go i odezwał się do niego: gdzie jesteś? Przemówił do niego. Tak więc proroctwo to jest wypowiadanie Bożego Słowa. To jest ogromny przywilej i ogromny zaszczyt. I tak jak mówiłem, w Starym Testamencie tylko nieliczni mieli ten dar prorokowania. I tylko niewielu miało kontakt z Bogiem, dlatego że na niewielu był wylewany ten Duch Święty. I jak czytamy w Starym Testamencie, kiedy ludzie chcieli dowiedzieć się, jaka jest Boża wola w danej sprawie, szli do proroka i prorok mówił: przynieście mi gitarę, zagrajcie muzykę, będę czekał na to, co Pan powie. Może odpowiadał, że przyjdźcie za 2 dni, może będę miał odpowiedź. Ale nikt nie mógł poznać woli Bożej sam, osobiście. Ale w Nowym Przymierzu mamy już inaczej. Widzimy to w liście do Hebrajczyków, rozdział 8, werset 11. Rozdział ten mówi nam o różnicy między Starym a Nowym Przymierzem. Stare Przymierze zasadniczo było listą 10 przykazań, ale w wersecie 8 widzimy, że uczynią nowe przymierze. I widzimy tutaj charakterystyczne cechy tego nowego przymierza. Jest ich wiele, nie mam teraz czasu, żeby przejść przez wszystkie z nich, ale chciałbym tutaj poruszyć jedną z tych cech. W wersecie 11. I nikt nie będzie mówił do swojego rodaka: poznaj Pana. Innymi słowy, nie będzie trzeba już iść do proroka, by usłyszeć od niego oto, co mówi Pan. To już nie trzeba będzie przez niego przychodzić do Pana. Gdyż, jak jest napisane, wszyscy mnie poznają. Nie było to możliwe wcześniej w Starym Testamencie. Dlaczego? Dlatego, że nie każdy mógł przyjąć Ducha Świętego. Ale jest to możliwe w Nowym Przymierzu, kiedy Duch Święty został na nas wylany, abyśmy mogli poznać Boga. Jak jest napisane w 17 rozdziale, werset 3 Ewangelii Jana: a to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga. I wszyscy mnie poznają, od najmniejszego do największego. I to właśnie z tego poznania wychodzi proroctwo. Dlatego też świadectwo dojrzałego wierzącego będzie dojrzalsze i bardziej wiarygodne od niedojrzałego wierzącego, który nie trudził się nad poznawaniem Pana lub też nie pozwolił, by Duch Święty na niego się wylewał. Jest bardzo wielu chrześcijan na świecie, na których Duch Święty nie został wylany. Oni przypuszczają, że tak, chyba go mam. Jednak ja nie chcę przypuszczać, ja chcę być pewien. I ty też musisz być pewien, bo dar
prorokowania jest dla tych, na których Duch Święty się wylał. Widzimy to, gdy uczniowie czekali w komnacie i został wylany Duch i wtedy zaczęli prorokować. Widzimy to jeszcze przy trzech innych okazjach, kiedy Duch Święty był wylewany. We wspomnianym drugim rozdziale Dziejów Apostolskich. Następnie widzimy to również w domu Korneliusza, kiedy Duch Święty został wylany i wywyższali Boga. Tak więc widzimy tutaj ich prorokujących i wywyższających Boga. Następnie widzimy również to w 19 rozdziale Dziejów Apostolskich, kiedy Piotr nakłada ręce i ludzie otrzymali Ducha Świętego i zaczęli prorokować, mówić na językach. Było to wypełnienie tego, co jest napisane w drugim rozdziale Księgi Joela, że Duch Święty został na nich wylany i zaczęli mówić na językach i prorokować. Tak więc proroctwo jest bezpośrednim rezultatem wylania Ducha Świętego. Również w Starym Testamencie nikt nie mógł prorokować, dopóki Duch Święty na nich nie spoczął. Z tego powodu jest bardzo łatwo pewnym ludziom oszukać chrześcijan, którzy nie znają Słowa Bożego i przekonać ich, że właśnie prorokują do nich o czymś. Pozwólcie, że w nawiązaniu podam kilka wersetów. Pierwszy list Jana, drugi rozdział. Chciałbym, żebyście zwrócili też uwagę na kontekst. I tutaj w wersecie 26 jest: napisałem wam to wszystko o tych, którzy was zwodzą. Tak więc zwiedzenie to nie jest coś, z czym mamy tylko do czynienia w XX, XXI wieku, ale również miało to miejsce i w I wieku, jak i również w Starym Testamencie widzimy wielu fałszywych proroków, którzy mówili: tak mówi Pan. Stary Testament jest pełen takich przykładów i było nawet dużo więcej fałszywych proroków niż tych prawdziwych proroków. Prawdziwi pańscy prorocy byli natomiast rzadkością. Czytamy o Michaaszu w czasach Achaba i Jehoszafata, konfrontującym wielu fałszywych proroków. Widzimy to w Jeremiasza, konfrontację też wielu fałszywych proroków. Widzimy bardzo wiele przykładów proroków pańskich, którzy konfrontują się z fałszywymi prorokami, którzy próbują zwieść Boży lud. I nie mówimy tu o jakichś fałszywych prorokach innych religii, ale mówimy tu o fałszywych prorokach w Izraelu, którzy brali księgi na ów czas od rodzaju do Malachiasza i mówili: tak mówi Pan, i zwodzili setki i tysiące Izraelitów. I dużo częściej widzimy, że nienawidzili, prześladowali, bili, zabijali prawdziwych proroków niż tych fałszywych. Tych fałszywych natomiast gloryfikowali i chcieli ich słuchać. I proszę, pamiętajmy o tych historiach w Starym Testamencie. One zostały zapisane dla nas, byśmy mieli pewną instrukcję. I to samo się właśnie dzieje dzisiaj. Kiedy nie uczymy się historii, będziemy powtarzać te same błędy w naszym życiu. Ale kiedy uczymy się historii, możemy uniknąć tych błędów. I powodem, dla którego mamy 3/4 Starego Testamentu w Biblii, jest to, żeby nas uprzedzić, abyśmy nie popełniali tych samych błędów, co oni wtedy. Tak więc proporcja fałszywych proroków do tych prawdziwych w Starym Testamencie była bardzo ogromna i możesz być również pewien tego, że dzisiaj jest tak samo. Tak więc Jan uprzedza o tych, którzy próbują nas zwodzić, ale dalej mówi, że to namaszczenie, które macie, ten Duch Święty, którego otrzymaliście, przebywa w was i naprawdę nie potrzebujecie nikogo, by was pouczał o tym, czy ten prorok jest prawdziwym prorokiem, czy nie. Czyż nie jest to cudowne, że nie potrzebujesz jakiegoś pobożnego, starszego brata, który będzie ci mówił, że oto ten prorok jest godny zaufania? Ponieważ samo to namaszczenie będzie cię pouczać o tych rzeczach. I to namaszczenie jest prawdziwe. I to jest właśnie piękne, dlatego że nie zawsze mamy kogoś wokół, kto nam powie, że to proroctwo jest oryginalne. Ale masz w sobie namaszczenie w środku. W liście do Rzymian, 8 rozdział, werset 6 mówi, że umysł ducha to życie i pokój. Ten werset zawsze był mi pomocny, by szukać Bożej woli. Poprzez życie i pokój rozpoznaję, czy Pan mnie prowadzi w tym czy w tym kierunku. Kiedy mój duch reaguje na to, co ktoś powiedział, wytwarza on we mnie
zachwycające życie, życie zmartwychwstania oraz pokój w moim sercu. Wtedy rozpoznaję, że to jest dobre, właściwe. Ale kiedy odczuwam niepokój w sercu, Duch mówi mi: uważaj. Słuchajcie tego głosu, to jest ta porada, którą wam daję, wszyscy młodzi ludzie. Słuchajcie tego cichego, spokojnego głosu Ducha Świętego, który macie w sobie. On was zachowa przed wieloma nieszczęściami oraz przed tym, co może was zwieść przez to, co słyszycie lub widzicie dookoła. Chcę, żebyśmy zajrzeli do 4 rozdziału 1 listu Jana. Jan miał wielki ciężar, jeśli chodzi o zwiedzenie. Jan był ostatnim apostołem, podczas gdy inni poumierali, a on jeszcze żył i widział to wielkie zwiedzenie, jakie następuje w chrześcijaństwie. Widział wiele kościołów, które zaczęły odchodzić, zbaczać z drogi prawdy. Dlatego widząc to wszystko, Jan pisał ten list, żeby nas uprzedzić, żeby zachować innych wierzących. 1 list Jana 4:1. Jakże bardzo potrzebny werset dzisiaj. Kiedykolwiek sprawdzamy, pytamy się, czy coś jest z Ducha Świętego, czy ten człowiek uzdrawia w Duchu Świętym, czy ten człowiek prorokuje z Ducha Świętego, natychmiast powstają ludzie, którzy mówią: o, uważaj, nie osądzaj. Możesz w ten sposób zgrzeszyć przeciwko Duchowi Świętemu. Ale ja nie obawiam się takich, którzy tak do mnie mówią, i wy się nie obawiajcie takich. Ponieważ Biblia mówi nam również: umiłowani, nie dowierzajcie każdemu duchowi. Jestem pod wrażeniem ogromnej liczby wierzących, którzy, kiedy zobaczą coś ponadnaturalnego, od razu wierzą, że to musi być z Boga. Chrześcijaństwo jest ponadnaturalną religią. Wierzę, że powinniśmy w naszym życiu doświadczać ponadnaturalnych rzeczy. Jednakże nie wszystko, co jest ponadnaturalne, jest z Boga. Dlatego też powinniśmy rozeznawać, co z tych ponadnaturalnych rzeczy jest od diabła, a co jest od Boga. W innym przypadku będziemy całkowicie zwiedzeni w tym całym galimatiasie tego wszystkiego i ostatecznie bardziej będziemy mieli do czynienia z diabłem niż z Bogiem. Jest to zatem bardzo ważne, by nie wierzyć każdemu duchowi, ale co zatem powinniśmy zrobić? Proszę was, bądźmy posłuszni temu nawołaniu. Testujmy, badajmy duchy, by sprawdzać, czy są one z Boga. W szczególności właśnie, jeśli chodzi o temat prorokowania, powinniśmy badać duchy. I tak, kiedy ktoś przychodzi do mnie i mówi, że tak mówi Pan, nie powinienem od razu tego wszystkiego przyjmować. Jeśli przyjmujemy to bezkrytycznie, jesteśmy nieposłuszni Słowu Bożemu. Powinniśmy testować duchy, badać duchy. Czy są z Boga? Czy mój duch poświadcza to we mnie, że jest to prawdą? Jest napisane jeszcze, wspomnę, że wielu fałszywych proroków wyszło na świat. Nie jeden czy dwóch, wielu. I jeśli było ich wielu w pierwszym wieku, to wyobraźcie sobie, ilu ich jest teraz, w XXI wieku. Chrześcijaństwo jest wypełnione fałszywymi prorokami. Fałszywi prorocy, jak w Izraelu. I co powinniśmy zrobić z takimi fałszywymi prorokami, którzy nas otaczają? Powinniśmy testować duchy, badać ich duchy. Jedna z pierwszych książek chrześcijańskich to taka broszura z II wieku o tytule Nauczanie 12 apostołów lub też Didache. Jest tam może 15 lub 16 stron, ale znalazłem tam wiele cennych informacji. Nie jest to Biblia, jest to książka chrześcijańska, więc też nie traktujemy tego jako natchnione Słowo Boże. Czytajmy to po prostu jako dobrą chrześcijańską literaturę. Chciałbym się z wami podzielić czymś z tej książki. Mamy tam trzy takie pełne testy, za pomocą których możemy rozpoznać fałszywych proroków. Pamiętajmy też, że w pierwszych wiekach Biblia nie była jeszcze spisana. W owym czasie może krążyło parę przepisanych ręcznie kopii listów apostołów i tylko kilka osób posiadało te listy. Możecie sobie zatem wyobrazić życie w świecie, kiedy nie było Nowego Testamentu. Nie mielibyście wtedy nawet i Starego Testamentu, ponieważ kopie były tylko trzymane w synagogach i czytane. Wyobrażacie sobie, jak bylibyście podatni na zwiedzenie? Jeśli posiadając Biblię w ręku możemy być zwiedzeni, to wyobraźcie sobie, co wtedy mogło się stać. Jak apostołowie zatem mogli uchronić ludzi, którzy nie posiadali Biblii w swoich rękach? Biblia, jaką teraz posiadamy, drukowaną, mamy zaledwie od 500-600 lat.
na owen czas nie było żadnych drukarni ani introligatorni. Były wtedy tylko drogie przepisywane zwoje, podczas gdy wierzących były tysiące, bez Biblii w domach. Nawróceni Żydzi mieli jeszcze jakiś dostęp do Starego Testamentu. Natomiast co powiemy o poganach, którzy kiedy się nawrócili, nie mieli dostępu do żadnego słowa? Powiedzmy, że nawracasz się z hinduizmu i jesteś wierzącym bez Biblii 10 lat. Dlatego w owym czasie na początku ludzie dużo bardziej polegali na prowadzeniu Ducha Świętego. Tak więc widzimy w tej broszurce trzy takie testy, jakie mieli zastosować, by sprawdzać tych, którzy do nich przychodzili i mówili. Pierwszym takim testem było przyjrzenie się, czy dany prorok, dana osoba, kiedy przebywa u ciebie powyżej tego czasu, który jest potrzebny do jego posługi i zaczyna nadużywać twojej gościnności, to możesz już domniemać, że to jest fałszywy prorok. Tak więc uważajmy na tych, którzy chcą nas wykorzystywać. To nie musi być czasami tylko gościnność nadużywana, ale to może być każda inna jakaś dziedzina naszego życia, kiedy jesteśmy wykorzystywani. W liście do Koryntian Paweł powiedział, w pierwszym liście do Koryntian 7:1-4, powiedział tam, że nigdy was nie wykorzystywałem. To jest jeden z takich znaków prawdziwego proroka. Prawdziwy prorok nigdy nie będzie cię wykorzystywał ani twojej słabości. W żaden sposób. Drugim takim testem jest, że jeśli dany prorok prosi cię o pieniądze, od razu to oznacza, że to jest fałszywy prorok. To dość taki łatwy, prosty test. I nawet gdyby mówił, że przemawiam teraz w Duchu Świętym i prosiłby cię o jakąś rzecz lub pieniądze, nie słuchaj go. Ale dalej czytamy, że jeśli taka osoba przychodzi do ciebie i mówi, że ma prowadzenie, żebyś ty dał jakąś rzecz innej osobie, która jest w potrzebie, to wtedy to jest w porządku. Trzecim takim testem jest to, że osoba, która nie praktykuje tego, co uczy, jest również fałszywym prorokiem. Ponieważ to właśnie na podstawie życia i świadectwa możemy również zaobserwować, czy ktoś jest fałszywym prorokiem, czy jest prawdziwym prorokiem od Pana. To jest taki ostateczny test sposobu czyjegoś życia. Bo nie każdy, kto twierdzi, że przemawia w Duchu Świętym, jest prawdziwym prorokiem. On musi prowadzić życie drogi Pańskiej. To jest według Ducha Świętego. Dlatego kiedy chcemy sprawdzać fałszywych proroków, pamiętamy o tym też, co Jezus powiedział w 7 rozdziale Ewangelii Mateusza. W wersecie 15, na koniec usługi na górze. I teraz ważne jest, gdzie te słowa padają, dlatego że kazanie na górze kładło bardzo nacisk na kwestię świętości. Nie widzimy w tym kazaniu nauczania o uzdrawianiu, o dobrobycie oraz o wielu, wielu innych rzeczach. Natomiast od 5 rozdziału aż do końca 7 widzimy nauczanie odnośnie świętości, o życiu w Bożym wymiarze, o życiu wolnym od tego świata, o przebaczaniu, o miłowaniu itd. I na koniec tego wszystkiego Jezus mówi: uważajcie na fałszywych proroków. A rozumiem to tak, że fałszywi prorocy nie będą kładli nacisku na to, co ja wam właśnie powiedziałem. Oni będą kładli nacisk na coś innego. Mateusza 7:15 czytamy: strzeżcie się fałszywych proroków, którzy będą przychodzić w skórze owczej. Skóra owcza oznacza, że będą przychodzić do ciebie z Biblią w ręku, że będą mówili do ciebie właściwym, poprawnym, chrześcijańskim językiem. Jednak wewnątrz ci ludzie są drapieżnymi wilkami. Kiedy wilk zatem przychodzi między owce, to jak myślicie? Co ten wilk chce? On chce błogosławić te owce? On nie chce dawać, tylko brać. Chce od owiec mięsa, ciała ich. Jezus tu mówi, że ci fałszywi prorocy są chciwi, chcą czegoś od ciebie, podczas gdy ty jesteś tą niewinną owieczką. I przychodzą tacy, mówiąc, że prorokują, podczas gdy ich zadaniem jest coś od ciebie wydobyć. To mogą być twoje pieniądze, to może być twoje posłuszeństwo, może chcieliby, żebyś był pod ich władzą, cokolwiek to jest. Bardzo często przywódcy kultów i sekt głoszą kazania, by słuchacze czuli się winni. I kiedy tak cały czas uczą i podtrzymują ludzi w poczuciu takiej winy, to nawet
Psychologowie powiedzą, że jest to najlepszy sposób do kontrolowania ludzi właśnie. Uważajcie na kazania, które cały czas trzymają was w poczuciu winy. Jezus nie chodził głosząc, by ludzie wkoło się wszyscy czuli winni. Jezus zachęcał. Duch Święty przekonuje o grzechu, ale zawsze przychodzi z oczyszczeniem. Tak więc jest dużo technik, które używają fałszywi prorocy, a Jezus nas nauczał, jak rozpoznać tych fałszywych. I tak w 16 wersecie widzimy, że poznacie ich po owocach. I zauważcie tutaj to podkreślenie owocu, a nie daru jakiegoś. Większość z chrześcijan, jakich spotkałem, ocenia osobę po darze, jaki ma. Mówią, o, ten prorokuje, ten uzdrawia, ten ma dary, to musi być na pewno wielki Boży mąż. Ja się z tym nie zgadzam. Dlatego, że Jezus powiedział, że po owocach mamy ich oceniać. W tym kawałku Jezus naucza o darach i owocach. Jezus miał dary i owoce. Ja nie jestem przeciwko darom. Nie moglibyśmy służyć Panu bez darów Ducha Świętego. Ale tutaj w tym miejscu Pan Jezus mówi, że po owocach ich poznacie jednak. Natomiast o darach Pan Jezus mówi w 22 wersecie. Wielu mi powie w owym dniu, Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twojego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twojego imienia i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twojego imienia. I przyjdzie nie jeden czy dwóch, ale wielu przyjdzie do mnie tak mówiąc. A wtedy Pan Jezus im odpowie w 23 i tutaj sparafrazuje tak. Idźcie ode mnie precz, wy, którzy nie żyliście świętym życiem. Życiem, o którym mówiłem wam od 5 do 7 rozdziału. Odejdźcie ode mnie, wy, którzy pracujecie dla niegodziwości, którzy praktykujecie grzech. Nie jestem pod wrażeniem waszych darów, gdyż po owocach ich poznacie, a nie według ich darów. Tak więc, jaki widzimy tutaj przykład? Bóg daje nam tutaj nie tylko słowa. W Starym Testamencie ludzie mieli tylko słowa. Mieli spisane słowo od Księgi Rodzaju do Malachiasza. To słowo mogło ich tylko bronić, uchronić. Jednak w Nowym Testamencie Bóg daje nam coś dużo bardziej lepszego niż Biblia. Biblia jest wspaniała, ale co może być lepszego od Biblii? Sam Jezus Chrystus. Słowo, które stało się ciałem. Tak więc otrzymaliśmy przykład. Przykład jest zawsze dużo lepszy niż sama instrukcja, opis. Zawsze zwykłem mawiać, że jeśli chcesz nauczyć kogoś pływać, to lepiej go wziąć na basen niż pokazywać mu to na czarnej tablicy kredą, jak pływać. Nie nauczycie się pływać patrząc na tablicę. Przykład zawsze jest lepszy niż sama goła instrukcja. Dlatego to Nowy Testament jest dużo lepszy. Dlatego, że mamy tutaj przykład Jezusa Chrystusa. On jest dla nas wzorem do naśladowania. Na Niego możemy spoglądać jako wzór do prorokowania. On prorokował najlepiej ze wszystkich na ziemi. Był największym prorokiem. Ale On wiódł życie zgodne z tą posługą. I to czyniło z Niego prawdziwego proroka. Tak więc zawsze miałem taki zwyczaj, kiedy słuchałem tutaj proroka czy tam proroka, przykładałem taką miarę i spoglądałem, jak to pasuje do takiego obrazu, który miałem wymalowany o Jezusie Chrystusie w Ewangeliach. Szczególnie w dwóch takich materiach, w kwestii pieniędzy, a w drugiej kwestii pokory. Mamy oczywiście więcej cech w Jezusie, świętość, miłość. Ale zacznijmy może od tych dwóch. Widzę, że Jezus miał pewne podejście do pieniędzy. Jezus nigdy nie głosił dla pieniędzy. Jezus nie uzdrawiał dla pieniędzy. Jezus nigdy nie prosił o pieniądze. Jezus martwił się o to, żeby to biedni ludzie mieli pieniądze, a nie o siebie samego. Owszem, Jezus przyjmował pieniądze, kiedy bogaci ludzie dawali na posługę dla uczniów. Natomiast On nigdy nie prosił ich o te pieniądze. Nie miłował pieniędzy. Jezus nie głosił dla pieniędzy, nie uzdrawiał dla pieniędzy i nie wyganiał demonów dla pieniędzy. To jest mój przykład. I kiedy widzę osobę czyniącą różne rzeczy dla pieniędzy i proszącą was o pieniądze, nie jestem tutaj od tego, by ją osądzać. Jest różnica pomiędzy niezgadzaniem się z kimś, a krytyką. Bóg jest sędzią. Ja nie jestem tutaj, żeby kogoś potępić. Ja po prostu się z tym nie zgadzam i mówię, ja tego nie widzę w Jezusie. Pamiętam, jak kiedyś na spotkaniu dzieliłem się, że nie widzę w Biblii ani jednego przypadku, kiedy Pan Jezus by uzdrawiał kogoś, wkładł ręce i ta osoba by padła. Nie widzę ani jednego takiego
przypadku. Natomiast widzę w Biblii przykłady, kiedy to demony rzucały ludzi na ziemię. I czy to oznacza, że ci ludzie, którzy to czynią, są opętani przez demony? Nie, nie przekręcajcie moich słów. Niech nikt nie dodaje do moich słów więcej niż powiedziałem. A ja powiedziałem, że nie widzę czegoś takiego w życiu Jezusa lub też w życiu apostołów. Kropka. Reszta leży po waszej stronie, by zdecydować. Dla mnie jednak Jezus jest jedynym przykładem i to zachowało mnie przed wieloma problemami. Kiedykolwiek zatem słyszycie, że ktoś prorokuje czy mówi, że jest prorokiem, sprawdźcie kwestie pieniędzy i pokory. Sprawdźcie, czy taka osoba jest gotowa wam umywać nogi. Jaka jest jej postawa, nastawienie? Czy życie tej osoby pokrywa się też z jej posługą, z tym, co mówi? W innym przypadku musicie uważać. I ktoś mógłby powiedzieć, no ale popatrz, bracie, są efekty jego pracy. Wiele lat temu Pan mi powiedział, nigdy nie oceniaj swojej pracy po jej rezultatach, bo to może być wielkie zwiedzenie. Sługa Boży może być w rzeczywistości nieposłuszny Panu i wciąż mieć takie rezultaty. I podam wam przykłady. Kiedy czytacie 4 Księgę Mojżeszową, w 20 rozdziale widzimy, że Bóg powiedział do Mojżesza, by przemówił do skały. Jednak Mojżesz nie przemówił do skały, tylko uderzył tą skałę. Czy woda popłynęła? Tak, popłynęła. Czy było błogosławieństwo w tej posłudze? Tak. A wiecie, ile z osób zostało błogosławionych? 600 tysięcy mężczyzn, taka sama liczba kobiet, plus dzieci. A jednak mimo wszystko Mojżesz był nieposłuszny. Czy Bóg może użyć nieposłusznej osoby, by ubłogosławić ogromną liczbę ludzi? Czemu nie? Ale po tym wszystkim Bóg i tak rozprawił się z Mojżeszem. To, że woda wypłynęła ze skały, nie udowadniało tego, że Bóg aprobuje to, co zrobił Mojżesz. To był tylko dowód na to, że Bóg kocha ten ogrom ludzi, dlatego im dał wodę. I kiedy Bóg błogosławi moją posługę, moją działalność, to nie jest dowód, że Bóg jest zadowolony ze mnie. To tylko świadczy o tym, że Bóg kocha tych ludzi, którym ja usługuję. Tak więc może ktoś prorokować nawet coś dobrego, jednakże po tym wszystkim Bóg wyśle taką osobę do piekła. To jest to, co czytamy w Mateusza 7 rozdziale. Kiedy przyjdą powiedzieć do Pana Jezusa, Panie, w Twoim imieniu prorokowaliśmy, On im powie, odejdźcie ode mnie, idźcie w piekło. Tak więc pamiętajcie o tych ostatnich słowach z tej skazania na górze. Tak więc nie ma nic złego w tym, że się nie zgadzamy z innymi wierzącymi. Nie musimy ich osądzać, miłujemy ich, ale nie musimy się ze wszystkimi zgadzać. W rzeczy samej, jeśli bezkrytycznie zgadzamy się ze wszystkimi, to jest łatwa droga, by być samemu zwiedzionym. Tak więc jest to coś, co powinniśmy mieć w pamięci. Jest wiele osób, które określają się mianem chrześcijan, jednak mają ducha Gehaziego. Gehazi był takim młodszym prorokiem uczącym się u Elizeusza. On to pobiegł za Naamanem i prosił o pieniądze. Bileam był takim prorokiem, który prorokował. On sam nawet prorokował o przyjściu Pana Jezusa, czy wiedzieliście o tym? Jednak on zabiegał o pieniądze i został zabity. Kończył w piekle. Są inni jeszcze ludzie tacy jak oni. Judasz Iskariota. Czytamy o tym w Mateusza w 10 rozdziale. Judasz był jednym z wielu apostołów, który dostał moc uzdrawiania, czynienia cudów, wyganiania demonów. Jestem przekonany, że Judasz też to czynił razem z innymi uczniami, ale jednak skończył w piekle. Człowiek może prorokować i skończyć w piekle. Więc kiedy widzę takich ludzi, którzy mają takiego ducha jak Gehazi, Bilam i Judasz, ja z takimi nie mogę współpracować. To znaczy oni sami mogą określać się jako chrześcijanie. Ja myślę, że również w doktrynach Judasza nie było nic złego. Tak też jakbyście zapytali Gehaziego, na pewno by dobrze mówił. Czasami możemy myśleć, że nauczanie czy doktryna poprawna to już wystarczy. Jednak dla mnie to nie wystarczy. Po owocach ich poznacie. Ja chcę widzieć, jakie jest nastawienie tego człowieka do pieniędzy. Tak więc ja nie mogę współpracować z Gehazimi, z Bileamami, z Judaszami, jak też i z Demasami, którzy umiłowali ten doczesny świat. I nie ma tak naprawdę dla mnie znaczenia, czy ludzie nazwą mnie takim oddzielającym się, warunkującym, dlatego że sam Jezus nie mógłby z nimi współpracować, więc ja też nie mogę. Możemy oczywiście współpracować z ludźmi, którzy popełniają błędy. Jan Marek był takim przykładem.
Był on szczerym człowiekiem. Paweł powiedział najpierw, że nie możemy go zabrać, ale potem Paweł zmienił zdanie. Możemy współpracować z ludźmi, którzy popełniają błędy, oczywiście, ale którzy są szczerzy i którzy chcą te błędy poprawiać. Ale nie możemy współpracować z ludźmi, którzy są zwodniczy, przebiegli, którzy są jak lisy. Chciałbym teraz powiedzieć parę rzeczy jako wstęp o posłudze proroków, o których czytamy w Starym Testamencie. Stary Testament jest jak fundament dla Nowego Testamentu. I tak mamy tam wiele słów użytych w Starym Testamencie do określenia proroków. Pozwólcie, że wspomnę przede wszystkim o nich. Jest takie hebrajskie słowo, jeśli chcielibyście je przetłumaczyć sobie na polski, a oznacza ono jasnowidz, widzący. Widzący, czy też jasnowidzący, to taka osoba, która widzi dalej niż inni ludzie. Czytamy o tym w 1 Samuela, 9 rozdziale, w wersecie 18. Samuel jest tu nazwany jasnowidzem. To jest posługiwanie proroków. Proroctwo jest możliwością widzenia dalej, do przodu. To nie musi być koniecznie przepowiadanie przyszłości. Było wiele przepowiedni przyszłości w księgach Izajasza, Jeremiasza i wielu innych starotestamentowych proroków. Ale kiedy przechodzimy do Nowego Testamentu, zauważamy, że zostało to ograniczone w znaczący sposób. Nie żyjemy już w czasach Starego Testamentu. Musimy to jasno rozpoznać. Zajmiemy się tym w następnych wykładach. Ale pamiętajcie, że widzenie do przodu jest czymś takim. Przypuśćmy, że przewodzę w kościele i starsi zgromadzenia dyskutują, czy powinniśmy zrobić taką rzecz lub czy powinniśmy przyjąć taką uchwałę. I oni być może nie są w stanie zobaczyć, ale ja widzę, że wystarczy jeden stopień zmiany kursu i mimo nieznacznej zmiany na początku, to jednak po 10 latach możemy skończyć daleko, daleko gdzie indziej. Od miejsca, w którym Bóg chce, żebyśmy byli. To właśnie znaczy być widzącym. Jest to jedna z największych potrzeb w kościołach, by być w stanie zobaczyć, co się stanie na przykład, gdy pozwolimy, wpuścimy taki, a taki rodzaj muzyki do kościoła. Co się stanie? Nie teraz, ale za 20 lat. To jest to, co oznacza widzieć. Co się stanie, jeśli pozwolimy temu jegomościowi przychodzić i regularnie głosić z zakazalnicy? Na początku wcale nic się nie musi wydarzyć. Jeśli uczyliśmy się geometrii, to pamiętamy, że jeden stopień to jest malutka cząstka z 360, ale przy długiej drodze wystarczy ten jeden stopień, a kończymy w całkiem innym miejscu niż zamierzaliśmy. Tak więc to jest funkcja widzącego. On przewiduje i dostaje tą wiedzę o pewnych rzeczach, dlatego że widzi Boga, dlatego że jego serce jest czyste. A Jezus powiedział, że błogosławieni czystego serca, bo oni Boga oglądać będą. Twórzmy teraz 4 Mojżeszową, 12 rozdział. W rozdziale tym Pan opisuje Mojżesza. I chciałbym, żebyście tutaj zobaczyli coś, co otworzy wam oczy odnośnie tego, jak powinniśmy znać Boga. Widzimy tutaj Arona i Miriam, jak krytykują Mojżesza z powodu tego, kogo poślubił. I w wersecie 5 Pan schodzi i w słupie chmury, dymu. Werset 6. I rzekł Pan: słuchajcie moich słów. Jeżeli jest u was prorok Pana, to objawiam mu się w widzeniu. Przemawiam do niego we śnie. Lecz nie tak jest ze sługą moim Mojżeszem. W całym moim domu jest on wiernym. I teraz moglibyście pomyśleć, o, jeśli ktoś ma sen albo wizję, to ten człowiek musi być bardzo blisko Boga. Nie. Przeczytajcie uważnie i rozważcie go jeszcze później. Innymi słowy, Bóg powiedział do Mojżesza: nie będę przemawiał przez sny i widzenia. Wielu chrześcijan jest dzisiaj bardzo podekscytowanych, bo mają wizję, mają sen. Ja chcę powiedzieć, że to nie jest najwyższa rzecz. Wiecie, co jest najwyższe i najlepsze? Werset 8. Z ust do ust przemawiam do niego. Jasno, a nie w zagadkach, i prawdziwą postać Pana ogląda on. Co jest nadrzędne? Wizja, sen, czy mówienie do Jezusa twarzą w twarz? Odpowiedź jest bardzo
prosta. Tak więc ważne jest, byśmy to zrozumieli, że kiedy słuchamy Pana bezpośrednio, kiedy oglądamy Jego twarz, bo błogosławieni są ci, którzy są czystego serca, oni oglądać będą Boga, wtedy nasze widzenie się wyostrza, widzimy jaśniej, wyraźniej. Jesteśmy wtedy zdolni, by zobaczyć dalej, co może się wydarzyć w przyszłości, jeśli pójdzie się w danym kierunku. Drugie słowo znalezione w Starym Testamencie określa proroka jako ten, który się rozgląda, ten, który rozważa. Jest ono takie dość podobne do tego pierwszego. Jednak ja nazwałbym go takim wyznawcą, mistykiem. Mistyk to taka osoba, dla której niebo jest bardziej realne niż ziemia. Taki rozgląda się i patrzy, tak jak Jezus powiedział w Mateusza 4:10, Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. I tak sługa taki, kiedy wielbi Pana i Mu służy, Bóg zaczyna mu objawiać rzeczy odnośnie potrzeb ludzi, Bóg pokazuje jego własne potrzeby i taki człowiek jest w stanie podzielić się z innymi taką wizją, którą dostaje od Boga. Taka osoba właśnie dostaje wizję. Biblia mówi w Przypowieściach 29:18, gdzie nie ma objawienia, tam lud się rozprzęga. Prorok to człowiek, który otrzymuje wizję odnośnie przyszłości. Nie mówię tutaj o przyszłości, widzeniu aniołów i takich innych rzeczy, ale wizja odnośnie tego, co Bóg może przez ciebie uczynić w twoim kraju. To jest właśnie wizja. Bóg może dać ci taką myśl, co chce uczynić przez ciebie, jeśli tylko poddasz mi się. I tak jak współpracuję z Bogiem przez lata, widzimy, że to działa. Pozwólcie, że wam dam taki jeden przykład jeszcze. W Starym Testamencie, kiedy widzimy, że dzieci Izraela, kiedy wróciły z Babilonu i nie budowali jeszcze świątyni, byli tam prorocy Ageusz i Zachariasz. To byli prorocy z wizją. Oni to tak wstrząsnęli ludźmi i pokazali im wizję kompletnej świątyni. Mówili, że ta świątynia będzie miała więcej chwały niż cokolwiek przedtem. Oni postawili wyzwanie przed ludem i tak zaczęli budować świątynię. To jest właśnie duch proroctwa. Taki duch zachęca ludzi, którzy są leniwi, bez entuzjazmu, aby byli pełni zapału i oddani wizji czynienia dzieła Bożego. Trzecie słowo, jakie widzimy w Starym Testamencie określające proroków, to jest niosący ciężar. To ten, który niesie ciężar. Wielokrotnie czytamy o tym w Izajasza, szczególnie w rozdziałach od 13 do 23. Ciężar odnośnie tego, ciężar odnośnie tamtego. Czytamy te słowa w Zachariasza, Nachuma, Habakuka. Oni mieli ciężar i za każdym razem, kiedy Pan ma jakiś plan dla twojego życia, zawsze zaznacza to, kładąc jakiś ciężar tobie. Ci prorocy mieli jakiś ciężar. Może masz ciężar o ewangelizację, może masz ciężar o nauczanie, może masz ciężar o coś innego jeszcze. To jest taki ciężar w sercu. Ciężar jest jak dziecko, które matka nosi w swoim łonie. Tak też prorok nosi w sobie taki ciężar i pewnego dnia zradza się coś z tego. I podobnie jak matka, która utrzymuje takie dziecko, my, kiedy dostajemy od Boga taki malutki ciężar, który nosimy w sobie cały czas, to jest to przygotowanie do takiej posługi proroczej. Życie przed Bogiem, oglądanie Jego twarzy, bycie Jego czcicielem. I wtedy Pan daje nam ciężar odnośnie pewnych rzeczy lub też pewnych ludzi. Czwartym takim słowem jest takie słowo, które oznacza ogłaszający, zapowiadający. To ktoś, kto coś ogłasza. Jak w starych czasach król wysyłał jakiegoś człowieka z trąbą, on stawał i ogłaszał wszystkim coś. Na przykład takie ogłoszenie, że król powiedział, że jutro jest święto. Albo też, że król uwalnia wszystkich więźniów z więzienia. Albo też, że jutro będzie przejeżdżał król i chciałby się spotkać ze wszystkimi ludźmi. To jest właśnie funkcja takiego ogłoszeniodawcy, takiego ogłaszającego, heralda. To kolejna funkcja proroka, który ogłasza, co Bóg dzisiaj w świecie czyni. Piątym takim słowem, jakie znajdziemy odnośnie proroka, to jest rzecznik, orędownik. Bóg powiedział do Jeremiasza, uczynię cię moimi ustami. To oznacza, że ludzka istota może być właściwie ustami dla Boga.
tak, że Bóg może mówić przez człowieka. W Samuela jest powiedziane, że żadne słowo Boga nie upada na ziemię. To jest cudowna rzecz, by móc tak mówić, aby każde słowo trafiało całkowicie do serca ludzi. Tak, aby nic się nie zmarnowało, by nic nie upadło na ziemię. Ci z was, którzy są powołani do takiej posługi, by głosić, powinni tego pragnąć. Bracia i siostry, powinniśmy o to zabiegać. Nie znaczy to, że musicie tutaj stanąć za pulpitem i do wielu przemawiać. Możesz to czynić nawet mówiąc jeden do jeden, do konkretnej jednej osoby rozmawiając. Powinniśmy tak do siebie przemawiać, by żadne słowo nie było zmarnowane. Jest napisane, że jeśli zabiegasz o to, to się może stać. Szóstym słowem jest słowo strażnik. Wiecie, że strażnik dogląda miasta. Pilnuje, chroni ludzi, ostrzegając, że wróg nadchodzi. To jest kolejna taka funkcja, którą ma prorok, by ostrzegać braci i siostry w kościele. Ostrzegać, bracie, jeśli pójdziesz tą drogą, to co się wtedy stanie? Albo o tutaj coś się źle dzieje, tutaj wróg próbuje cię zaatakować. A tutaj znowuż, że jest zwiedzenie diabła. Tak wiele małżeństw zostało zwiedzionych, tak wiele młodych ludzi zostało zwiedzionych. Potrzebujemy taką prorocką służbę, takich strażników, którzy doglądają, pilnują ludzkich dusz. I ostatecznie siódme takie słowo to pasterz, taki doglądający, pilnujący pasterz. Pasterz, który troszczy się o trzodę, który ją karmi, poucza ją, ale przyjdziemy do tego później, kiedy zajrzymy do Nowego Testamentu. Tak więc pozwólcie, że podsumuję. Prorok jest kimś takim jak doktor, lekarz. Kiedy jesteś chory, potrzebujesz lekarza. Kiedy Kościół jest chory, też potrzebuje lekarza. Kiedy Kościół choruje, to nie potrzebuje ewangelisty, nie potrzebuje nauczyciela, nie potrzebuje apostoła, nie pastora, nie uzdrowiciela. Ale to, czego Kościół potrzebuje wtedy, to prorok. By prorok przyszedł i zdiagnozował tą chorobę. To jest to, co przede wszystkim doktor robi. On diagnozuje chorobę i mówi wtedy, o, to jest przyczyna twojego problemu. I nie poprzestaje na tym. Mówi, oto lekarstwo na to. Oczywiście lekarz nie może zmusić ludzi, by brali lekarstwo. Ale to, co może zrobić, to zdiagnozować chorobę i pokazać lekarstwo. Pozwólcie, że to powiem, bracia i siostry. Kościół w Indiach oraz w tych wszystkich okolicznych krajach ma ogromną potrzebę takich właśnie duchowych lekarzy. Musicie pozwolić Duchowi Świętemu, by wyostrzył waszą tą taką wrażliwość na Boży głos. Zachowujcie się czystymi. Słuchajcie wszystkiego, co Pan do was mówi i to czyńcie. I stopniowo przez lata wasza wrażliwość będzie rosła na to, co Bóg mówi, na Boży głos. I będzie wam dawał takie właściwe diagnozy, kiedy będziecie doradzać ludziom osobiście. Podobnie jak Jezus miał adekwatne słowo do każdej osoby, którą spotykał. Wiedział, co powiedzieć do Nikodema, wiedział, co powiedzieć do Zacheusza, wiedział, co powiedzieć do kobiety Samarytanki przy studni. I On też ciebie takim może uczynić, bo ten sam Duch Święty, który spoczął na Jezusie, może też spocząć na nas. Tak więc dar prorokowania nie jest to coś, co ćwiczymy tylko tutaj przy pulpicie, kazalnicy. To może być w osobistej rozmowie z kimś. Chciałbym zachęcić was wszystkich. Zapragnijcie prorokowania. Zabiegajcie o nie. Skłońmy głowy przed Bogiem. Niebiański Ojcze, myślę, że jest tutaj ogromny potencjał na tej sali. Są tu setki ludzi, którzy mogą dokonać ogromnych zmian tutaj na tej ziemi, jak i okolicznych krajach dla Królestwa Niebios. Modlę się tutaj o to, aby diabeł ich nie odciągnął na bok. I chciałbym stanąć tutaj przeciwko wszelkim podstępom i zasadzkom szatańskim i związać jego działalność w imieniu Jezusa Chrystusa. Oraz modlę się o te wszystkie tutaj drogie młode osoby, aby otrzymały od Ciebie światło i ciężar do ich serc odnośnie Twojego powołania w ich życiu. Bo masz plan dla ich życia i chcesz wylać tego ducha prorokowania na wszystkich nas, nie tylko na 90%. Pomóż nam, Panie, być otwartymi na to, niż kiedykolwiek wcześniej byliśmy otwarci, abyśmy mogli Ci efektywnie służyć w tym kraju. Modlimy się o to w imieniu Jezusa. Amen.